Witam serdecznie po raz pierwszy V8 Team, serwis czyszczący dla Was wszystkich. Dzisiaj pokazujemy, jak zabezpieczyć elewację systemem antygraffiti, chociaż samo zabezpieczenie antygraffiti nie służy tylko do zabezpieczania przed bohomazami. To jest zabezpieczenie woskowe, które ulega biodegradacji pod wpływem temperatury wyższej niż 94 stopnie, czyli zmywamy samo zabezpieczenie ciśnieniem, używając myjki wysokociśnieniowej oraz temperatury wyższej niż 94 stopnie, co pozwoli nam później właśnie tylko przy użyciu gorącej wody zmyć tak zwane graffiti. Samo zabezpieczenie odbija promieniowanie UV, co pozwala nam zachować, praktycznie rzecz biorąc, przez przynajmniej 10 lat, tak zapewnia nas producent, że kolor elewacji, w tym przypadku jakim jest kolor żółty, że ten kolor nie straci swojego filtra, czyli tego oryginalnego koloru, ponieważ zabezpieczenie woskowe odbija promieniowanie UV. Zabezpieczenie przyspieszy nam proces samego czyszczenia elewacji. Wykorzystamy do tego albo wąż ogrodowy, tak naprawdę, ponieważ już same mikropory elewacji są zamknięte. W tym przypadku zabezpieczenie woskowe pozwoli nam na domowy sposób wyczyszczenia elewacji przy użyciu zwykłej myjki ciśnieniowej bądź też węża ogrodowego. Za chwileczkę zobaczycie, jak działa samo zabezpieczenie. Naniesiemy na tą zabezpieczoną część elewacji zwykłą farbę w sprayu i usuniemy właśnie samą farbę w sprayu. W tym przypadku będzie to graffiti, jakiś wzór graffiti, po prostu zwykła kropka farby w sprayu. Zobaczycie, jak to się usuwa. Pokażemy teraz samo działanie zabezpieczenia antygraffiti. Dla przykładu spryskamy powierzchnię zabezpieczoną wcześniej preparatem antygraffiti. I za chwilę zobaczycie, jak można w łatwy sposób usunąć samą farbę do malowania graffiti, chociażby z powierzchni zabezpieczonej. Malujemy cokolwiek. Farba niech sobie schnie na tym elemencie zabezpieczonym. Pokażemy Wam, jak można usunąć tą farbę właśnie przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie gorącej wody. Tak jak mówiłem wcześniej, do zmycia graffiti z powierzchni zabezpieczonej wykorzystujemy tylko gorącą wodę, więc na przykładzie właśnie tego filmiku jesteście w stanie sami zobaczyć, że to naprawdę nie jest trudne zadanie. Samo zabezpieczenie nie jest drogie, zabezpieczamy każdą powierzchnię, czy porowatą, jeśli chodzi o tynki strukturalne, zabezpieczamy cegły, klinkiery, wszystkie powierzchnie, na których bohomazy w formie właśnie graffiti, niechcianego graffiti może się znaleźć.